Cześć, z tej strony Aleksandra Olbrych z firmy Tawex, a razem ze mną jest dzisiaj Aleksander Pawlak. Cześć. Dzisiejszym odcinkiem rozpoczynamy nowy cykl filmów poświęconych odpowiedziom na najczęściej zadawane przez naszych klientów pytania. Serdecznie zapraszamy Was do obejrzenia pierwszego QA, w którym porozmawiamy m.in. na temat tego, czy złoto rzeczywiście chroni przed inflacją. Zacznijmy może od zdecydowanie najczęściej zadawanego pytania, a konkretnie z czego wynikają różnice w cenie pomiędzy najbardziej popularnymi monetami bulionowymi i czy te same czynniki mają wpływ na różnice w cenie w przypadku sztabek o tej samej gramaturze. Czyli mówimy o cenie najpopularniejszych monet bulionowych, czy to będzie Brytania, czy to będzie Kangur. Tak naprawdę cena jest, a zwłaszcza różnica w tych cenach, to jest wypadkowa decyzji producentów. Producenci na rynku monet bulionowych, czy też na rynku sztabek, tak samo jak producenci na każdym innym rynku, konkurują ze sobą o, o ten rynek, o udział w tym rynku i dostosowują te swoje ceny, czyli w tym momencie narzut powyżej ceny spot tak naprawdę. Dostosowują te ceny do aktualnych realiów rynkowych, do swoich mocy produkcyjnych i tak dalej, i tak dalej. Także można powiedzieć, że to, to, to jest tak naprawdę ich decyzja, jak ta cena sprzedaży się plasuje. W ostatnim czasie tak się przyjęło, że, że najtańsze są, są Kangur i Brytania, natomiast to nie jest tak, że to jest jakaś sztywna, stała reguła. A myślę, że warto też w tym momencie podkreślić, że z naszej perspektywy jako dealera, to nie jest tak, że jeśli w danym momencie Krugerant jest załóżmy droższy, to my na nim więcej zarabiamy. Marża tak naprawdę jest na wszystkich monetach taka sama. Po prostu te, te, ta różnica zależy od, od producenta. Można tutaj też dodać, że jeśli chodzi o spread na, na monecie, to oprócz tego, o czym, o czym już mówiłem, zależy też od popularności danej monety. I tu mamy trochę takie błędne koło, no bo im popularniejsza jest dana moneta, tym niższy jest spread. Na no skoro jest niski spread, to jest popularna moneta. Więc tutaj. To jest ten element, który przemawia zakupowaniem najpopularniejszych produktów, bo dzięki temu, że na nich jest duży obrót, dealerzy tacy jak my mogą zaoferować bardzo niskie spready, no bo wiedzą, że to co odkupią, mogą stosunkowo szybko dalej odsprzedać. A jak to jest ze sztabkami, bo bardzo często też dostajemy pytanie, z czego wynika różnica między naszą jednogramową sztabką, a sztabkami na przykład Walkambi czy Pamp. Jeśli chodzi o sztabki, to co do zasady reguła jest podobna. Tutaj producenci dostarczają, przedstawiają swoje cenniki, które tak naprawdę my możemy przekazać dalej naszym klientom. Natomiast jeśli mówimy o naszej jednogramowej sztabce, to tutaj takim najbardziej intuicyjnym, najłatwiejszym do, do, do zrozumienia z innych rynków wytłumaczeniem, to można to porównać do, do tak zwanego private label, do, do marek własnych marketów spożywczych na przykład. To są, to są dalej jak najbardziej pełnowartościowe produkty. W momencie, kiedy mówimy tutaj o naszych jednogramowych sztabkach, to to jest oczywiście jeden gram czystego złota z mędnicy akredytowanej międzynarodowo przez różne giełdy, w tym, w tym londyńską. I, I to, co jest ważne i dlaczego to jest tańsze, no to przede wszystkim... Mennica produkuje tych sztabek dokładnie tyle, ile my zamówimy na nasze zlecenie według naszego projektu. Więc tutaj sporą część ryzyka biznesowego też tak naprawdę my, my ponosimy. Dochodzi do tego element tego, że siłą rzeczy produkcja w Turcji jest zauważalnie tańsza niż na przykład w Szwajcarii. W zasadzie ciężko sobie wyobrazić droższe miejsce do produkcji niż Szwajcaria. Także tutaj te, te, te dwa czynniki, no i, i też duża skala. Duża skala zamówień, która wynika z tego, że te same sztabki są sprzedawane we wszystkich oddziałach grupy Tavex. A więc e, dzięki temu jest, jesteśmy w stanie zamawiać duże wolumeny tych sztabek. Dzięki temu, że są tańsze, możemy też ich więcej sprzedawać, bo klienci są nimi bardziej zainteresowani. E, no i to wszystko razem przekłada się na to, że, że w naprawdę atrakcyjnej i ciekawej cenie e, możemy te sztabki oferować naszym klientom. Czyli wychodzi na to, że jeżeli musielibyśmy z jakiegoś powodu wyjechać za granicę, to nie mielibyśmy problemu z późniejszą odsprzedażą takiej sztabki? No jeśli chodzi o od, wszystkie oddziały, TAWEX, jak najbardziej z przyjemnością odkupią taką sztabkę po, po pełnej wartości, uwzględniając fakt, że, że jest to certyfikowane, zapakowane złoto. Jeśli mówimy tutaj o, o innych miejscach, gdzie potencjalnie chcielibyśmy odsprzedać taką sztabkę, no to oczywiście istnieje możliwość, że dany punkt zaoferuje nam tylko wartość metalu. Czyli zapłaci nam za gram czystego złota, nieważne, że to jest sztabka, z jakim logotypem, i tak dalej, i tak dalej. Tego skupującego będzie interesowało tylko to, że to jest gram czystego złota. Więc jak najbardziej również tak, tak może być. Pozostając jeszcze przez moment przy tematyce ceny, mam do Ciebie takie pytanie, dlaczego ceny produktów aktualizują się co kilka minut i co stanowi dla nich punkt odniesienia? Jeśli mówimy o cenach złota, to tak naprawdę powinniśmy sobie wyszczególnić dwie kwestie. Pierwsza to jest cena spot. A druga to są tak zwane fixingi na, na londyńskiej giełdzie. Jeśli mówimy o naszej stronie internetowej, o naszej ofercie, o tym, co proponujemy naszym klientom, to punktem odniesienia jest cena spot, czyli de facto cena kontraktów terminowych na złoto. Te kontrakty są kwotowane przez 24 godziny na dobę, 5 dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku. Z tego względu cena o w piątek o północy będzie taka sama przez cały weekend. I dlaczego dlaczego? to Jest stosowane jako, jako podstawa. No przede wszystkim dlatego, że e, odpowiada to na wszystkie gwałtowne zmiany na rynku. Czyli jeśli mielibyśmy na przykład posiedzenie e, Fedu i po, po ostatnim fixingu usłyszelibyśmy komunikat Fedu, to oczywiście wpływa na ceny złota. E, w momencie, kiedy mamy dwa fixingi, to, to bardzo często to minęłoby ten fixing, natomiast na ceny spot już wpływa. E, oprócz tego dochodzi kwestia oczywiście kursów walutowych, e, które, które również dzięki regularnej aktualizacji. Jesteśmy w stanie zaadresować i, i, i urealnić dzięki temu cenę. Jeszcze nawiązując do tych fixingów, no to mamy dwa, dwa fixingi, AMFX, PMFX na, na londyńskiej giełdzie. Dwa razy dziennie są takie kwotowania prowadzone i to według nich są realizowane największe hurtowe transakcje z reguły opiewające na dziesiątki czy, czy setki kilogramów, tudzież tony. One nie są realizowane według tych spotowych cen, tylko właśnie według fixingów z danego dnia. A gdybyś miał tak ogólnie powiedzieć, od czego zależy ten Złota. Tutaj od razu pozwolę sobie odesłać naszych widzów do filmu, w którym szczegółowo omówiliśmy to zagadnienie. Natomiast, gdybyś miał powiedzieć się tak, tak bardzo krótko, zwięźlej na temat. No, od popytu i od podaży. To, to, tak krótko i zwięźle. No, to, są, to są takie kwestie, które gdzieś tam bardzo intuicyjnie czujemy jako, jako bardziej lub mniej zaawansowani inwestorzy, że to złoto zyskuje w obliczu zagrożenia. Czyli mówimy tutaj o tym całym ubezpieczeniu. Charakterze złota w obliczu wysokiej inflacji, tudzież ujemnych realnych stóp procentowych, ponieważ w takich realiach bardzo wiele aktywów nie generuje satysfakcjonujących stóp zwrotu, inwestorzy kierują się w stronę złota, podnosząc jego wycenę. Także no to, są, to są dwa takie naj, na najbardziej naturalne zjawiska, które, które wspierają. Oczywiście jest tego dużo, dużo więcej, to, to jest naprawdę duży, duży materiał, także myślę, że to tak na szybko wyczerpuje temat. A jeszcze takie pytanie nadprogramowe mi przychodzi tutaj do głowy. Jaka jest relacja pomiędzy ceną złota a dolarem amerykańskim? No, wszystko zależy, jaką miarę przyjmiemy. Tutaj to jest bardzo często się mówi o tym, że cena złota zależy od dolara. No, to jest truizm, to jest oczywiste, jeśli mówimy o cenie do złota wyrażonej w dolarach. To jest oczywiste, że cena danego dobra. Wyrażona w dolarach zależy od wartości dolara. Jeśli wycenialibyśmy pomarańcze w jabłkach, to, za, o, to, to, to wartość tych pomarańczy, ile jabłek musimy zapłacić za jedną pomarań, zależy też od wartości tych jabłek. Tak? To, to jest jakby bardzo naturalne, intuicyjne, i w momencie, kiedy mówimy sobie o tej parze, właśnie. Ksału USD, no to oczywiście, jeśli dolar jest mocny, bo na przykład e, szef rezerwy federalnej wyjdzie i powie, że będziemy podnosić 100%. Rynek się tego nie spodziewa, dolar jest bardzo mocny, nagle idzie 1% w górę w stosunku do wszystkich walut, to bardzo często będzie tak, że do złota również. Nawet mieliśmy taką sytuację w tym, w tym tygodniu, gdzie właśnie szef rezerwy federalnej wyszedł, zapowiedział kolejne podwyżki. No i co się wydarzyło? Cena złota w dolarach spadła około 1%. W tym samym czasie dolar do złotówki wzrósł o 1%. No i cena złota w złotówkach w zasadzie była bez zmian, bo na polskim złotym akurat niewiele się działo w tym, tym momencie. No i jakby co, co widzimy z tego obrazka, z tego równania? No widzimy to, że. Tak naprawdę, w tym, tak naprawdę jedynym logicznym wnioskiem z tego jest to, że po prostu dolar się umocnił do szeregu aktywów, po prostu. Tą jedną decyzją, bo podnoszenie ceny pieniądza, czyli stóp procentowych w naturalny sposób Zwiększa przewagę tego aktywa, w tym przypadku dolara, w stosunku do innych. Także no, jeśli mówimy z perspektywy polskiego inwestora, który lokuje swoje nadwyżki złotówkowe w złocie, no to powinna go interesować cena w złotówkach przede wszystkim, a nie w dolarach, bo bardzo często jest tak, że nawet kiedy widzimy złoto spadające w dolarach, to okazuje się, że wycena złotówkowa tak naprawdę nijak się ma do tego. I na zakończenie chciałabym Ci zadać pytanie, o którym wspomniałam na wstępie, a które ostatnio dostaliśmy od naszego klienta, a konkretnie czy złoto rzeczywiście chroni przed inflacją? Czy przy obecnej dynamice wzrostu cen cena złota nie powinna rosnąć? I dlaczego ona kształtuje się tak jak przed rokiem? Mogę powiedzieć, że powinna rosnąć, mogę powiedzieć, że chciałbym, żeby rosła. Natomiast gdzieś tam zachowując jakąś powagę do tego, to, to, to cena złota nie jest. Jeden do jednego funkcją inflacji. To nie jest tak, że jeśli inflacja za dany okres to jest 10%, to złoto pójdzie w górę o 10%. Eee, choćby z tego względu, że inflacja jest dosyć specyficzną miarą i, i niektóre rzeczy drożeją bardziej, inne mniej. I, I to nie znaczy tak, że, 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 że złoto po prostu idealnie będzie to odzwierciedlać. Przede wszystkim cena złota zależy od, od bardzo wielu czynników, które jak widzimy w dłuższym okresie. E, mają tendencję do, te, do, do takiego działania, że odpowiadają na spadek wartości pieniądza w czasie. E, jeśli spojrzymy na podaż pieniądza, dajmy na to agregat M1 polskiego złotego. W okresie od stycznia 2017 do stycznia 2023 podaż polskiego złotego wzrosła o 100%. Mamy dwa razy więcej złotówek w obiegu w tym, w tym okresie. Jak spojrzymy sobie w tym samym czasie na wykres ceny złota, widać, że to idealnie nie odzwierciedla tego. Oczywiście są okresy spadków. Jesteśmy w stanie znaleźć na wykresie moment, kiedy cena złota w złotówkach spadała, mimo że podaż pieniądza w zasadzie stabilnie rosła. Natomiast co do zasady w dłuższych okresach widać, że to, że to funkcjonuje, że to odpowiada na, na te zmiany. Na cenę złota wpływają też czynniki geopolityczne, wpływają też spekulacje na kontraktach terminowych. Warto pamiętać o tym, że to, co to, ta, ta, ta cena spot, o której mówiłem, to nie była cena fizycznego kruszcu, to, po której się zawiera fizyczne transakcje, to jest cena kontraktów. Kontraktów, które niektóre banki mają prawo emitować i, i manipulacje na tym rynku kontraktów. To nie jest y, żadna teoria spiskowa, tylko to są fakty, za które przykładowo JP Morgan płacił setki milionów dolarów kar. Także to, to, to są fakty, które, które mają miejsce i fakty, które wychodzą na wierzch w kryzysowych sytuacjach, co widzieliśmy w marcu 20 roku, kiedy cena spot gwałtownie spadała, zarówno złota, jak i srebra, i w tym samym stopniu jak cena spot spadała, tak cena fizycznego kruszcu rosła. A jeśli weźmiemy sobie takie szczytowe, szczytowe momenty, to. Złotym kangurem, filharmonikiem, liściem e, obracało się na poziomie 25% powyżej ceny spot. To, to, były, to była dobra cena w tamtym momencie. W tej chwili to jest około 5, czyli przenosząc to na obecną cenę, załóżmy, że mamy 8 tysięcy za złotych za uncję, no to musielibyśmy uncję sprzedawać po, po 10 tysięcy złotych, żeby to, to, to miało takie samą, taką samą skalę jak wtedy. No i dlaczego to się stało? Stało się tak dlatego, że był bardzo duży popyt na fizyczne złoto, który i ten bardzo duży popyt spotkał się z bardzo ograniczoną podażą, ponieważ fabryki stanęły, mennice stanęły i, i po prostu nie, nie było wystarczające, wystarczającej ilości. Towaru na rynku, żeby zaspokoić zapotrzebowanie. Także no widać tutaj, że. W długim okresie widać te korelacje. Widać to, że cena złota zabezpiecza przed inflacją. A tutaj ulubiony przez sprzedawców złota przykład z Fordem T, który można było kupić tam za 20 uncji złota, tudzież 400 dolarów. No i teraz za 400 dolarów nic nie kupimy, a za 20 uncji złota dalej jakiegoś tam Forda da się kupić. tak? Także działa. To generalnie działa i tak jest. Natomiast oczywiście zawsze da się znaleźć fragment wykresu, który udowodni, że tak nie jest. I tym akcentem kończymy. Dzisiejszy odcinek, Alex, bardzo dziękuję Ci za rozmowę. A Was, jak zawsze, zachęcam do subskrybowania z dzwoneczkiem, lajkowania i koniecznie dajcie znać w komentarzu, jeżeli macie do nas jakieś pytania i chcielibyście, żebyśmy poruszyli je podczas kolejnego QA. Do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Cześć!